Twoja telewizja. Nowodworska TV. Lokalna grupa działania między Wisłą a Kampinosem powstała w 2008 roku. Tworzą ją dwie gminy powiatu nowodworskiego, Czosnów oraz Leoncin, a także 7 gmin powiatu warszawskiego zachodniego: Izabelin, Błonie, Kampinos, Stare Babice, Leszno, Ożarów Mazowiecki oraz Łomianki. Partnerstwo gmin obejmuje 3 sektory: społeczny, gospodarczy oraz publiczny. O idei powstania lokalnej grupy działania opowiedział wiceprezes LGD Piotr Rutkowski. Lokalna grupa działania między Wisłą a Kampinosem działa od początku 2008 roku. Niemniej jednak biuro lokalnej grupy działania zostało otwarte w 2009 roku. Natomiast taką prawdziwą działalność, bo wtedy, kiedy zostały złożone pierwsze wnioski, możemy uznać, czyli jest to 2010 rok. W 2010 roku zostały złożone wnioski z różnych działań, czyli od Nowy Wsi, z małych projektów, jak również z mikroprzedsiębiorstw i zróżnicowania działalności rolniczej. Jakie kryteria należy spełnić, aby stać się członkiem lokalnej grupy działania? I tutaj zależy od tego, kto będzie chciał przystąpić do tej lokalnej grupy działania, bo inne kryteria są obowiązkowe dla gmin, które chcą przystąpić do lokalnej grupy działania, inne kryteria są dla stowarzyszeń i inne kryteria dla osób fizycznych. W skrócie tak powiem, że jeśli chodzi o gminę, to gmina przede wszystkim musi podjąć uchwałę, a później delegować swojego członka do lokalnej grupy działania. Jeśli chodzi o stowarzyszenie, to w zależności od tego, jak statut przewiduje, stowarzyszenie musi upoważnić, czy to przez zarząd, czy przez walne, musi upoważnić swojego członka, którego będzie asygnować do lokalnej grupy działania. Osoba fizyczna decyduje o tym sama, czy chce przystąpić, czy nie. Co było impulsem do stworzenia grupy? Tak jak tu wspomniałem wcześniej, już wspólne właśnie działania tych trzech gmin, które widziały w lokalnej grupie działania przyszłość rozwoju obszarów wiejskich, czy też rozwój właśnie tego typu bazy na tych obszarach wiejskich, jak właśnie świetlic wiejskich, czy też placów zabaw, czy innych inwestycji, czy również możliwość stworzenia dla swoich mieszkańców składania małych projektów, które niosą tak naprawdę najwięcej korzyści dla mieszkańców, ponieważ zbliżają ich do siebie i tworzą taki rozwój lokalny. W jaki sposób lokalna grupa działania jest powiązana z powiatem nowodworskim? Te trzy gminy, które wchodzą w skład, które tworzyły na początku tą lokalną grupę działania, dwie z tych gmin, Czosnów i Leoncin, są w powiecie nowodworskim, czyli głównie tworzyły lokalną grupę działania gminy z powiatu nowodworskiego. W tej chwili jest tych gmin 9 i przybyło nam 6 gmin z powiatu warszawskiego zachodniego. Na terenie powiatu nowodworskiego już w ramach działania, lokalnej grupy działania powstały na terenie gminy Czosnów w Brzozówce świetlica wiejska, jak również boisko do gry w piłkę siatkową, do gry w piłkę nożną. Również powstał bardzo ładny plac zabaw na terenie gminy Czosnów w miejscowości Cybulice Duże. Również tam powstało boisko do piłki siatkowej, miejsce takie spotkań dla mieszkańców z dziećmi. Jest tam wybudowana altana, pod którą
Spotykają się mieszkańcy, matki z dziećmi mogą przyjść, jest parking przy tym całym kompleksie. Bardzo jest mocno użytkowany w tej chwili, w okresie już jak właśnie zaczyna się wiosna i lato. Jest bardzo dużo ludzi korzystających z tych obiektów. Biuro Lokalnej Grupy Działania między Wisłą a Kampinosem mieści się w budynku Urzędu Gminy Czosnów. Dzięki Lokalnej Grupie Działania powstało wiele inwestycji aktywizujących mieszkańców, krzewiąc sport i kulturę. Program LIDER, który realizujemy w ramach Lokalnej Grupy Działania, podchodzi do rozwoju obszarów wiejskich w sposób całościowy. To znaczy są bardzo duże grupy beneficjentów. Mogą to być parafie, gminy, różnego rodzaju związki wyznaniowe, stowarzyszenia, ale także rolnicy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą bądź taką działalność już prowadzące, po to, żeby ją rozwijać, żeby pozyskiwać, tworzyć nowe miejsca pracy i rozwijać te swoje działalności gospodarcze. Jak wygląda proces pozyskiwania środków? Lokalna Grupa Działania ogłasza nabory w ramach czterech programów. Pierwszy to jest odnowa i rozwój wsi na działania inwestycyjne dla gmin, dla parafii. Drugi to jest tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dla osób zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej. Trzeci, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, czyli dla krusowców, którzy poza swoją działalnością rolniczą chcieliby otworzyć jakieś dodatkowe źródła dochodu. I czwarty to są tak zwane małe projekty. Tutaj definicja beneficjenta jest bardzo szeroka, właściwie ciężko jest znaleźć kogoś, kto nie mógłby pozyskiwać tutaj środków. W ramach tego działania mogą być finansowane różnego rodzaju festyny, małe inwestycje, różnego rodzaju oznakowania ścieżek dydaktycznych, tego typu rzeczy. My takie nabory ogłaszamy, beneficjenci do nas przychodzą, udzielamy wszelkich porad, pomagamy pisać wnioski. Później te wnioski trafiają do nas, my je oceniamy merytorycznie i przekazujemy Urzędowi Marszałkowskiemu bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który bada te wnioski pod kątem racjonalności i kwalifikowalności wydatków. Jakie projekty dotychczas były realizowane za pośrednictwem LGD? Jeżeli chodzi o powiat nowodworski, to były to takie trzy inwestycje. Tutaj, gdzie się znajdujemy, w Brzozówce odremontowana świetlica, w Cybulicach wybudowane boisko plus plac zabaw, na terenie gminy Leoncin park kulturowy przed tym urzędem. Były także realizowane mniejsze inwestycje, takie jak różnego rodzaju renowacje małej infrastruktury turystycznej. Więcej przykładów znajdziemy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Są to chociażby boiska w Bieniewicach czy plac zabaw na terenie Bożencina, a także chociażby w Kampinosie kort i boiska. Co jest myślą przewodnią przy wyborze adekwatnych projektów? Wszystkie projekty, które są do nas składane, muszą być zgodne z lokalną strategią rozwoju. To jest taki dokument, który został opracowany przez nas wraz ze społecznością lokalną, który określa trzy główne cele i wszystkie realizowane przez nas operacje muszą być zgodne chociażby z jednym z takich celów. Te cele pokrótce. Pierwszy to jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, drugi cel to jest wykorzystanie potencjału turystycznego i cel trzeci to jest aktywizacja społeczności lokalnej. Dosyć szerokie cele, które pozwalają szerokim grupom beneficjentów korzystać ze środków przez nas przydzielanych. Z jakimi problemami LGD spotyka się przy realizacji planowanych projektów? Największą trudnością, myślę, i dla nas, i dla beneficjentów jest fakt, że realizowane przez nas projekty są refundowane. Nie jest to dotacja, tylko beneficjent musi takie środki znaleźć, wydać i dopiero później otrzyma zwrot już po zakończeniu operacji. Biorąc pod uwagę fakt, że mogą być tutaj beneficjentami rolnicy, stowarzyszenia, osoby fizyczne, często taka kwestia, że jest to koszt refundowany, stanowi pewnego rodzaju przeszkodę. My próbowaliśmy jako lokalna grupa wielokrotnie rozmawiać z różnego rodzaju instytucjami, fundacjami, jak pozyskiwać takie środki na wkłady własne do projektów. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy jest to problem nierozwiązany, który budzi szereg trudności. I myślę, że to jest taka największa trudność na dzień dzisiejszy we wdrażaniu tego programu. A co dla LGD jest największym osiągnięciem? Myślę, że to, że powoli widać pierwsze efekty naszej działalności. Tak jak wspominałem,
czy tutaj na terenie powiatu nowodworskiego, czy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Są to ciekawe boiska, korty, place zabaw, są to miejsca, gdzie społeczność może spędzać wolny czas i wreszcie to widać, tak? Po właściwie kilku latach naszej działalności, bo zaczęliśmy w 2008 roku na jesieni, wreszcie widać pierwsze efekty i to jest taka największa radość. Jakie macie plany na ten rok? Ten rok będzie rokiem kulminacyjnym, ponieważ mamy największe alokacje środków. Są to bardzo duże sumy. Dla mikroprzedsiębiorców jest to około 1,5 miliona złotych, na małe projekty ponad 1 milion złotych. Także tych pieniędzy jest dosyć dużo. Bardzo byśmy chcieli, żeby znalazło się zainteresowanie, żeby beneficjenci chcieli po te pieniądze wystąpić. I taki jest nasz cel, żeby w tym roku zorganizować jak najwięcej szkoleń, najwięcej konferencji, żeby te pieniądze do ludzi trafiły, no bo one nam jako lokalnej grupie do niczego nie są potrzebne, bez nich korzystać nie możemy. Ich cel jest taki, że one muszą trafić do beneficjentów, do mieszkańców tego terenu. Czego należy Wam życzyć? No, myślę, że w związku z tym, co powiedziałem, takiej umiejętności dotarcia do beneficjentów i przekonania, że warto te pieniądze pozyskiwać i warto inwestować tutaj na tych obszarach. Gminy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne mogą składać do lokalnej grupy działania wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji, które następnie są opiniowane przez specjalną komisję. Projekty składane do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania między Wisłą a Kampinosem są skierowane na aktywizację terenów wiejskich. Dotyczą przede wszystkim tego, czego nie ma na co dzień na wsi, a mianowicie modernizacji świetlic wiejskich, miejsc, w których mogą spotykać się młodzi ludzie, osoby starsze, stowarzyszenia. Najczęściej składane są też projekty na odnawianie terenów sportowych. A więc są to boiska, tereny rekreacyjne, place zabaw dla dzieci. Tego typu projekty mamy realizowane na terenie m.in. gminy Czosnów. Projekty aktywizujące społeczność i są to zazwyczaj pikniki, imprezy lokalne, których celem jest integracja mieszkańców, którzy mieszkają, które są na terenie naszego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania między Wisłą a Kampinosem. Kim są beneficjenci wnioskujący o dofinansowanie projektów? Dużą grupą beneficjentów są gminy, które należą do naszego stowarzyszenia. Oprócz tego liczną grupą są stowarzyszenia oraz osoby fizyczne, rolnicy, którzy pragną zmienić swoją działalność rolniczą na nierolniczą, czy też mikroprzedsiębiorcy, ale zazwyczaj są to projekty dotyczą odnowy wsi i projekty składane są oczywiście przez gminy i przez stowarzyszenia. Do kogo można się zgłosić, chcąc napisać wniosek i czy można otrzymać od Państwa również jakąś pomoc w pisaniu takich wniosków? Tak, oczywiście udzielamy pomocy, ponieważ wnioski nie zawsze są proste i zrozumiałe dla osób, które na przykład nigdy nie pisały, nigdy nie spotkały się z wnioskami unijnymi. Można korzystać z licznych szkoleń organizowanych przez biuro stowarzyszenia, konferencji i indywidualnych konsultacji, których udzielają pracownicy biura. Lokalna Grupa Działania między Wisłą a Kampinosem jest inicjatywą, która stwarza ogromne możliwości rozwoju. Umiejętnie skonstruowane wnioski i przemyślane inwestycje z pewnością zaowocują w przyszłości. Serdecznie zapraszamy do Biura Lokalnej Grupy Działania, w którym pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa wszystkie pytania. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Twoja telewizja. Nowodworska TV.